skonam z zimna, panie. Każcie dać jakiś gąsiorek wina, no. Daj wam za to za dwa albo za trzy łyki miesiąc? Czyśćca odpuszczę. Wygląda mi na piwo żłopa. Strzeż się wiekuistego potępienia. Gadasz z człowiekiem, który zeszłej Wielkanocy jadł jaja na twardo z Ojcem Świętym. Jakże ty możesz miesiąc czyśćca odpuścić, skoro ty nie masz święceń? Pozwoleństwo dostałem od pusty i relikwie sprzedawam. Skąd jesteś? Spod pruskich panów, z Malborka. Ależ chyba nie Niemiec, skoro tak dobrze mówisz naszą mową. Jak cię zwą? A jestem Niemiec. Wołają mnie Sanderus, a urodziłem się w Toruniu. Tam wszyscy tak mówią. Nawet bracia zakonni waszą mowę rozumieją. Karczmarzu piwa grzanego. A w Malborku dawno byłeś? Dawno. Byłem w Ziemi Świętej. Skąd wróciłem do Malborka i teraz obwożę relikwie i odpusty, które pobożni chrześcijanie kupują dla zbawienia duszy. A te święte towary skąd masz? Gadaj. A mam różne odpusty, całkowite i na 500 lat, i na 300, i tańsze, żeby i ubodzy ludzie mogli sobie kupić i skrócić męki czyśćcowe. Mam przeto odpusty za grzechy przeszłe. I za przyszły? Nie myślcie, że pieniądze, które dostaję, chowam dla siebie. Mnie wystarczy kawałek czarnego chleba i łyk czystej wody. A resztę odwożę do Rzymu, żeby się z czasem uzbierało na nową wyprawę krzyżową. A te relikwie, ważne jakie? Takie, że nie wypada o nich mówić z nakrytą głową. Mam przeto kopytko z osiołka, którym święta familia uciekła do Egiptu. Mam pióro ze skrzydeł archanioła Gabriela, które zgubił w czasie zwiastowania. Mam olej, w którym poganie smażyli świętego Jana. Szczebel z drabiny, która się śniła Jakubowi i ampułkę wiatru wiejącego kiedyś wstające betlejemskie.